Michał Cichem.pl, znajdujemy się po ważeniu przed galą FEN 21, a ze mną jest Marian Ziółkowski. Marian, rozmawialiśmy dość niedawno, jak Ci teraz przeszło zbijanie wagi, bo przed ostatnią wagą, znaczy walką, mówiłeś, że było ciężej. Jak było teraz? Kurde, no teraz myślę, że chyba najlepsza waga w ogóle w mojej karierze. Nie robiłem w ogóle nic praktycznie z wody. Odciąłem trochę jedzenie, mniej jadłem, nie jadłem też na noc, tam w ogóle słodyczy żadnych też nie wpieprzałem, więc z jedzenia zeszło i zostały tak naprawdę 2 kilo z wody do rzucenia. Dzisiaj w 45 minut na saunie to zrobiłem. A jak te ostatnie tygodnie przygotowań Ci minęły? Spokojnie, bez żadnych przygód? Spokojnie, spokojnie. Już ograniczyłem się właśnie tylko do treningów bokserskich, dużo było tarcz i sparingów WCA, więc wszystko szczęśliwie i wszystko tak no, bez żadnych tam problemów. Będzie to Twoja pierwsza walka bez Mirka Oknińskiego w narożniku, jeśli się nie mylę. Myślisz, że to będzie miało jakiś wpływ na Ciebie podczas walki? Na pewno myślę, że będzie miał wpływ i no w jakimś sensie nie ma go w narożniku po to, żeby to miało wpływ pozytywny. I mam nadzieję, że taki właśnie taki będzie, tak to się okaże właśnie. No zobaczymy. Trener też dobrą robotę zawsze wykonywał, też potrafił mnie zmobilizować. Wydaje mi się, że teraz jestem no w takim okresie, że potrzebuję trochę spokojniejszego narożnika, że tak powiem, i zobaczymy. Mam nadzieję, że to wyjdzie na plus. No właśnie, to powiedz, kto w tym narożniku w takim razie będzie? Miał być, no trochę się to przetasowało, bo miał być mój główny trener Paweł Mistewicz, właśnie trener od jiu-jitsu. Miał też być właśnie trener boksu Jacek Kucharczyk, no ale jeden i drugi nie mógł, tam z różnych powodów się ma co opisywać. I w końcu no, moim narożniku będzie Mateusz Słotwiński, który zawsze jest. Będzie Krzysiek Gutowski, jest od trener WCA, zawodnik też dobry zawodnik, dobrze rokujący, tylko teraz niestety kontuzję kolana ma. Więc on będzie i jeszcze mój sponsor, przyjaciel sponsor Paweł Puścian. Dobra, Marian, życzę Ci powodzenia i dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję, dziękuję bardzo.